Siemanko, moi mili. Dzisiaj tak wracam troszeczkę do żywych, chociaż niekoniecznie. Czuję się dalej beznadziejnie. Strasznie mnie napierdziała głowa od zatok, co naprawdę nie daje radości nawet z urbexu, ale postanowiłam walczyć z tym i jakoś wyjść, kurde, jadąc po drodze. Zwiedzam takie tutaj, takie domostwo, nieco zrujnowane. To jest jakieś takie dobudowanie gospodarcze. Tu widzę, że było wejście na górę, ale co ciekawe, no bo takie typowe pomieszczenie dla zwierzaków, więc je tak szybko ominęłam troszkę. I tutaj mamy piwnicę, ale powiem wam, straszna ta piwnica. Nie chcę się tam wchodzić po tych schodach, które się tutaj nie tyle osunęły, są krzywe, co są strasznie zasyfione i tu jest jakieś zaśmiecenie totalne. Dlatego tak wygląda to niezachęcająco. Węgiel, pył węglowy, jakieś takie tutaj rzeczy. Trochę śmieci różnych, butelek i takich tam. Może to ma połączenie z domem, bo tam jeszcze nie widziałam wejścia, tam zamknięte było, nie? To nie ma połączenia z domem. Chodźmy zobaczyć, czy w samym domu cokolwiek się zachowało. Jaka lampa. Bo tutaj poza klimatem i butelkami wszelkiej maści, przyczyn są to butelki nie byle jakie. No. Oj, przepraszam was. Sama se zgasiłam niechcąco. Wyszłam z wprawy. Dom fajnie z zewnątrz wygląda, taki jest ciekawy ogólnie. Zaciekawił mnie już z obserwacji mapowej. Także chciałam się tu udać. No i tu jest takie pomieszczenie, które nie ma połączenia. To znaczy te drzwi tutaj są zamknięte. Tu jest taka klimatyczna łazienka. Bardzo piękna. No nie ma tu żadnej klamki nawet za bardzo. Nie wygląda to na otwarte. Także spróbujmy się dostać z tamtej strony może. Może się uda. No tutaj tak właśnie wyszłam od tego miejsca. Jakby ktoś tu pomieszkiwał. Są tu jakieś buty i jakaś czapka. I jakaś taka ścieżka wydeptana. Także niewykluczone, że gdzieś tu ktoś pomieszkuje w tym domu. No, czuć zapach specyficzny. Czuć, że ktoś tu palił. I ogólnie, że coś tu przebywał. Uj. Czasy. Nie czasu. Nie wiem, wypadałoby się przywitać, może ktoś tu jest, ale chyba nie, bo te druciki tak sugerowały, że chyba nie. Strach tu iść, szczerze mówiąc, nieco creepy. Dzień dobry. O Boże. Dobra, to jest taki typowy lokum kogoś, kto tutaj pomieszkuje. Więc to nie są takie najprzyjemniejsze eksploracje świata. O matko. Naprawdę ktoś mieszka w tych warunkach? No straszne. Ale wszystko wygląda na świeże. Czyli w nocy tu przebywa ta osoba. O kurczę, dobra. Chodźmy lepiej stąd. No ja tu mam szczęście, tylko chciałam opuścić dom i znajduję takie oto domy właśnie. A tutaj? A to są chyba te drzwi, które były zamknięte z tamtej strony. Najpewniej. Do schodów, to trudno powiedzieć, jakie one są w stanie, ale tam na górze chyba niczego nie ma. Niestety. No, taki to dom. Ktoś tu się zabierał chyba za próby remontu. Widać, że ktoś tutaj chciał go ratować wcześniej, a potem się rozmyślił, bo pewnie szkoda było już środków na dom, który jest na wilgotnym terenie. A teraz ktoś w nim pomieszkuje. Jedyne, co nam się tu zachowało, to takie fajne kafelki.
Całkiem nie wiem, jak było. Chociaż nie wiem, gdzie ten drucik się podział. Prawdę mówiąc. No to zamknę chociaż na ten zewnętrzny drucik. Czy to jak się zwał? No nie wiem, gdzie ten taki drucik, co tu był. A tak czy inaczej pęknęłam na tyle, żeby było domknięte. No i chyba pozostaje mi stąd sobie pójść raczej. Nie jest to to, czego szukałam, a tak obiecująco wyglądał na takim pustkowiu. W takiej ciekawej oto formie. Mm. 1954 rok tam pisze. To młody domek, ja myślałam, że starszy. Szybko stąd jakoś wrócić. No nic, trzymajcie się, bywaj tak.